Dość niespodziewanie trafiła do mnie paczka z aparatem Sony ZV-E1. Minęły już 2 dni, odkąd bawię się tym urządzeniem, głównie go skonfigurowałem. Jeśli chodzi o obrazek i funkcje, jeszcze potrzebuję czasu. Cała reszta to moje pierwsze wrażenia. Cześć, ja jestem Rafał i witam Cię na kanale, na którym w wielkim skrócie opowiadam o sprzęcie i o mojej przygodzie związanej właśnie z nim. Pierwsza różnica, którą zauważyłem, jeśli chodzi o pozostałe aparaty, które miałem od Sony, to jest opakowanie oraz zawartość. Wszystko jest zapakowane naprawdę minimalistycznie, nie ma jakichś dodatkowych i zbędnych bajerów. Opakowanie jest białe, a w środku znajduje się papierologia, aparat, bateria oraz mały dedkat. I tak dokładnie, tu było właśnie moje pierwsze zaskoczenie, takie dosyć zmieszane, ponieważ w opakowaniu nie ma dodatkowego kabla nawet do ładowania czy transferu. Wszystko musimy sami posiadać. Doskonale wiedziałem, jakich rozmiarów jest ten sprzęt, ale gdy pierwszy raz go wziąłem w ręce, zdecydowanie myślałem, że będzie sporo lżejszy. Czuć, że jest tu kawałek sprzętu spakowany w środku. Następnie pozytywnie zaskoczyłem się tym, jak jest on wykonany. Zdecydowanie jest lepiej niż na przykład taki E10, który totalnie jest plastikowy, a E1 zdecydowanie jest gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi sprzętami. Czyli nie jest to topka, ale też nie jest najgorzej. Jako że całość do mnie dotarła mniej więcej w środku tygodnia, no to miałem takie 2 dni dosłownie zabawy z menu, jakimiś takimi szybkimi ustawieniami. I to, co na dzień dobry mogę stwierdzić, przypomniało mi się A7 IV, ponieważ po dłuższej zabawie 4 była dosyć gorącym sprzętem, tutaj jest bardzo podobnie. Co prawda ZV-E1 jeszcze mi się nie przegrzało, a nawet jeszcze się nie pojawił żaden alert o możliwości przegrzania. Aczkolwiek, tak jak już wcześniej wspominałem, miałem tylko okazję się nim pobawić i ustawić pod siebie, więc w menu jest całkiem ok, choć jest naprawdę ciepły. Jeśli chodzi o ustawienie tego sprzętu pod siebie, czyli wszystkie skróty, no jest tutaj zdecydowanie mniej tych guzików niż na przykład w FX-ie bądź w A7 IV, ale bez większego problemu z pomocą menu funkcyjnym da się wszystko ustawić tak w miarę sensownie, żeby mieć wszystko pod ręką. Oczywiście tu mam wszystkie podstawowe funkcje, bo jeśli będziemy to chcieli rozszerzyć o dodatkowe ustawienia związane typowo z sztuczną inteligencją, no tu to pozycji zdecydowanie zabraknie. Ja w tym momencie prawie 2 zakładki zapełniłem pod same funkcje AI, a które będą bardziej użyteczne bądź nie, no to muszę zweryfikować z czasem. I tu pomocna jest nowa funkcja. Opcje, które dodali do ekranu, czyli te dotykowe funkcje po boku, zdecydowanie się przydają, fajnie się z tego korzysta, aczkolwiek taki pierwszy wniosek już mam, że te ikonki i wszystkie funkcje, które tam można sobie wybrać, są zdecydowanie za małe. I plus do tego ubolewam, że tych dodatkowych funkcji po boku ekranu nie da się jakoś tak spersonalizować, a przynajmniej na ten moment jeszcze nie znalazłem. A jeśli chodzi o kwestie, które są powiązane właśnie z funkcjami AI, które są w tym aparacie, no to tak na pierwszy rzut oka są naprawdę bardzo fajne i wszystkie funkcje, które są powiązane właśnie z sztuczną inteligencją, dają naprawdę dużo frajdy i mi osobiście bardzo przyjemnie się z nich korzysta. I to są właśnie moje takie szybkie pierwsze wrażenia co do tego sprzętu. Małe spostrzeżenia, żeby się więcej wypowiedzieć, muszę jeszcze trochę popracować z nim, a szczególnie jeśli chodzi o overheating, bo tutaj mam tak jakby największy znak zapytania i obawy. Na całe szczęście zapowiedzieli bardzo ciepłą pogodę na weekend, więc tu będę miał duże pole do popisu, jeśli chodzi o testy z przegrzewaniem. I to, co udało mi się zauważyć, to funkcja dodatkowej stabilizacji, ta powiązana z sztuczną inteligencją, naprawdę bardzo fajnie działa i tu obstawiam, że gimbal w tym wypadku może być takim zbędnym dodatkiem dosłownie. Tyle ode mnie, cześć i do następnego.